nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Laudetur Jezus Chrystus. Moi kochani, usiądźcie wygodnie na swoich miejscach. Słuchajmy się w treść dzisiejszych czytań, a później idziemy dalej śladami męki naszego Pana Jezusa Chrystusa. Izajasz bardzo często w swoich tekstach odnosi się do Zbawiciela. Oto zapowiedź Mesjasza, sługi Bożego. Wszystko od wieków zaplanowane przez Boga. Duch Boga spoczywa w Jego Synu. Jego cel przyjścia jest bardzo prosty, ma przynieść narodom prawo. Pan Jezus przyniósł prawo narodom, jak się ono nazywa, drodzy Państwo? Prawo miłości. Przyniósł prawo. Mając te teksty przed oczyma, aż się wierzyć nie chce, że tak trudno jest zrobić naszym przywódcom intronizację. Skoro prorok zapowiada, że ma przynieść prawo i że będzie się nam o wiele łatwiej funkcjonowało, no to cóż to jest ogłosić go królem? Nie chcą. Co to znaczy? Nasi przywódcy nie chcą prawa miłości. Nie chcą Syna Bożego za króla. Bo jego oferta jest całkowicie inna. To nie batalia urzędników. To nie ciągłe łamanie sumień i ducha. To nie ciągłe sianie lęku, ale to schylanie się nad człowiekiem. Nie złamie trzciny nadłamanej. Nie zgasi knotka o miłym, o nikłym płomyku. On z mocą ogłosi prawo, nie zniechęci się ani nie załamie. Kiedy wczoraj czytałem pewne teksty Pana Jezusa, on mówi, że kiedy głosił słowo, to swoje prawo miłości przez te 3 lata na ziemi nie miał godziny wolnego od ataku. Robiono wszystko, aby go złamać. Dopiero dzięki tym mistykom, po których chodzimy, jeszcze jaśniej i trzeźwiej rozumiemy to, co mówi Pismo. Nie zniechęci się, ani się nie załamie. Aż utrwali prawo na ziemi. Jego pouczenia nie tylko wyczekują ludy, ale w tym symbolicznym powiedzeniu, że wyczekują wyspy, czyli cała natura, cała ziemia. Bóg to potwierdza pieczęcią stwórczą, pieczęcią, którą rozpiął niebo, który dał ludziom ożywczy dech i tchnienie tym, co po niej chodzą. Oto, moi drodzy, Pan Jezus ma być przymierzem dla ludzi, dla świata. Nie chcą zawrzeć tego przymierza, któremu na imię intronizacja. Ma być światłością dla narodów. Każdemu narodowi pomoże. Finlandii, Norwegii, Chinom, Tajlandii. Wszystkim chce pomóc. Chce Bóg Ojciec, aby Jego Syn był światłością dla narodów. Dlaczego się boją intronizacji? Bo wtedy Bóg otworzy oczy niewidomym. Dopiero zobaczą, w jakim zakłamaniu żyją,
co z nich zrobiono, w jaką hodowlę niewolników ich prowadzono. Dopiero wtedy ludzie będą wypuszczeni jako jeńcy z zamknięcia, a z więzienia ci, którzy mieszkają w ciemności. Nieprawdopodobna era, kiedy brat bratu zgotował taką ciemność. Mówią o pokoju, a gdziekolwiek wybucha jakaś wojna, jednych i drugich uzbrajają. Rozumiecie, jaka mówią o miłości, a handlują narkotykami wszyscy rządzący równo. Mówią o wsparciu ubogich, biednych, zachowują się jak dzisiaj Judasz, a tonami, okrętami niszczą zboże, mięso, żywność. Oglądałem, moi drodzy, kiedyś tylko film o Hamburgu w Niemczech, w dużym mieście. Chleb dzienny zwożą z piekarni, ze sklepów tirami. Na własne oczy widziałem, jak koparki, buldożery biorą to i wszystko mleją. Tylko jedno miasto. Dzieci, coś jest nie tak w tej naszej rzeczywistości. Dlatego oni boją się intronizacji, bo wiedzą, że Pan jest światłem i zbawieniem. Dlatego nie dziwcie się, że dzisiaj tak wielu złoczyńców otacza Boga i chce Go pożreć. Mimo że wszyscy staną wobec Boga obozem, Bóg się nigdy nie zachwieje. Nam w tej beznadziei świata pozostaje tylko jedno. Wierzę, że będę oglądał dobra Pana w krainie żyjących. Oczekuj Pana, bądź mężny. Nabierz odwagi, oczekuj Pana. Muszę Wam powiedzieć, że mam tak kiepską wiarę. Bóg daje tych wyzwań nieprawdopodobną ilość. Dziś już żartowałem do przyjaciela, że chyba poprowadzę nabożeństwo uzdrawiania. Panie, odejmij krzyża. Nie, że dołóż, odejmij krzyża. Ale z wielką radością mówię do Ciebie, mistrzu. Witaj, mój królu i zbawicielu. Tyś się zlitował nade mną, grzesznikiem. I Ewangelia. To już nam jest blisko. W zeszłym roku mówiliśmy o tym spotkaniu w Betanii. W tym roku było o tajnym spotkaniu faryzeuszy, że Judasz przeleciał, później poleciał na spotkanie do Betanii czym prędzej. Znamy tą scenę, kiedy niesłychanie ruszył Łazarza, bo tu Ewangelia nie mówi, jak kiedy on w myśl półgłosem mówił, to ta mu obmywa nogi, co ona taka była. Ewangelia to pokazuje fragment tego zdarzenia, jego oburzenia, 300 denarów. Jaki on dobrotliwy. Rozdać ubogim. Najwięksi złodzieje, jacy otaczają naszą rzeczywistość, zawsze będą mówili o biednych, o charytatywie. Zawsze będą pierwsi w mediach. Będą nie tyle humanistami, co humanitarystami pierwszej bułki. Ewangelista nie wytrzymuje, to aż nie przystoi na świętego Jana Ewangelistę, który jest tak zachwycony w Bogu miłości. Tu tak negatywnie, z takim przekąsem, jednym zdaniem. Chciałby wylać wszystko, wszystki gnój na tego zdrajcę. Mówi tylko o nim tyle. Powiedział zaś to nie dlatego, jakoby dbał o biednych, ale ponieważ był złodziejem, a mając czos, wykradał to, co składano.
dziś wezmę was wejście do Jerozolimy. Ewangelia mówi o zdarzeniu 3 dni przed, 6 dni przed Paschą. Dziś będzie uroczysty wjazd do, moi drodzy, Jerozolimy. Zobaczycie, jaki bezczelny, jaki perfidny jest Judasz. Co potrafi zrobić pieniądz z człowiekiem. Pan Jezus go karci. Słyszy imperatyw, rozkaz. Zostaw ją. Wiecie, jak musiał zirytować Pana Jezusa? Przerwała to, aby mnie namaścić na dzień mojego gniewu. I ten tłum ciągnący do Łazarza, bo Jerozolima żyje wielkim cudem wskrzeszenia Łazarza. Arcykapłani, widząc, że wielu Żydów uwierzyło w Pana Jezusa, podjęli decyzję zamordowania Łazarza i zrobią to perfekcyjnie. A teraz już biorę was w drugiej części, moi kochani, do naszego wjazdu. Do Jerozolimy. Wielkie przygotowania. Pan Jezus zapowiedział się na swoich najwierniejszych uczniów. Tego dnia był tak spokojny, bo wiedział jako Bóg, że tam się nic nie wydarzy. Chciał sam iść do Jerozolimy. Rozesłał wszystkich, aby tam byli, przygotowali się. Chciano z nim iść. Pan Jezus wysłał, moi drodzy, wysłał Matkę Bożą z kobietami do domu Łazarza. Tam z okna dużo więcej ujrzycie, tamtędy pójdę. Judasz jak istny potwór, diabeł, towarzyszy krok przy kroku. Nie chce opuścić Pana, bo już klepnął zdradę, klepnął kasę. Dlatego też próbuje, gdzie może, przeszkadza. Tomasz i Andrzej pobiegli do Betfage, aby poszukać oślicy z oświęciem i przyprowadzić je do Jezusa. Bo to Pan Jezus mówi do niewiast: oto jesteśmy blisko miasta. Radzę wam, idźcie tam, idźcie zupełnie pewnie. Wejdźcie do miasta przede mną. Blisko En Rogel znajdują się pasterze, najwierniejsi moi uczniowie. Mają polecenie, aby towarzyszyć wam i was ochraniać. Ci pasterze do Wielkiego Piątku zostaną. Oni będą cały czas towarzyszyli Zbawicielowi na górę Golgoty. I tam, kiedy tłum Żydów, faryzeuszy będą chcieli uderzyć w kobiety, kilkunastu stanie ich w obronie. Nie ruszą. Ulękną się. Tych kilkunastu pasterzy, a tam był tłum kilkuset ludzi atakujących niewiastę. To są ci pasterze, którzy przybiegli pierwsi do Betlejem. To ci, którzy czekali 30 lat. Wierzyli wbrew wszystkiemu i wszystkim. Tu Maria Kleofasowa zabiera głos. I oto przedstawia Panu, co się dzieje na wzgórzach Cedronu, co się dzieje na Górze Oliwnej. Tłum przygotowuje wielkie święto. I chcieli
zobaczyć. Widzisz, jak chwieją się wierzchołki oliwek? To nie wiatr tak porusza. To ludzie ucinają gałęzie, aby rzucać je na drodze i aby ochronić cię przed słońcem. A tam, patrz, oni właśnie pozbawiają palmy, wachlarzy ich liści. Można by rzec kiście, a to są ludzie, którzy wspięli się na pnie, bez przerwy obrywają liście. Widzisz dzieci na wzgórzach? Schylają się, by nazrywać kwiatów. I z pewnością kobiety zrywają kwiaty w ogrodach, wonne rośliny, aby usłać drogę. Chciałybyśmy to ujrzeć i iść w ślady Marii, siostry Łazarza, która zbiera wszystkie kwiaty, jakich dotknęła twa stopa, gdy wszedłeś do ogrodu Łazarza. Prosi Maria Kleofasowa, to jest starsza krewna świętego Pana Jezusa. Jezus głaszcze policzek swej starszej krewniaczki, która wydaje się dzieckiem pragnącym ujrzeć widowisko i mówi: w wielkim tłumie nic nie zobaczysz. Idź naprzód do domu Łazarza, do tego, w którym dozorcą jest Mateusz. Przejdę tamtędy i ujrzycie mnie z góry. Synu mój, i pójdziesz sam? Odzywa się Matka Boża. Już nie mogę być przy tobie? Chciałbym cię prosić, abyś pozostała w ukryciu, jak gołąbka w rozpadlinie skalnej, bardziej niż twoja obecność jest mi potrzebna twoja modlitwa, ukochana Matko. Jeśli tak, wszystkie będziemy się modlić za ciebie, mój synu. Tak. Po ujrzeniu go przechodzącego pójdziecie z nami do mojego pałacu na Synaju. Wyślę sługi do świątyni, pójdą cały czas ślad za nauczycielem i będą nam przynosili jego rozkazy i wieści o nim. Dodaje Maria, siostra Łazarza. To kolejny dom Łazarza w mieście. Tym razem Maria to nazywa pałac na Synaju. Bo tam Pan Jezus też przebywał. Przyglądnijcie się, jak Bóg wszystko przygotował dla swojego Syna. Dał bogatych, dał pieniądze, dał biednych, dał potrzebujących, dał chorych, dał tych, którzy uwierzyli. Ale wy sobie nie zdajecie sprawy, jaką bitwę przez 3 lata przeżywał Pan Jezus. Masz rację, siostro. Choć mnie smuci, że nie pójdę za nim, rozumiem dobro zawarte w tym nakazie. Zresztą Łazarz polecił nam nie sprzeciwiać się niczym nauczycielowi i słuchać go nawet w najdrobniejszych szczegółach. Tak zrobimy. Tu radzę wszystkim moim bliskim, którzy mi chcą pomagać. Jest tak czas trudny. Jeśli wychodzisz z jakąś ofertą i ja się na to zgadzam, a później się pytasz o moje zdanie, to już przyjmij moje zdanie. Nie morduj mnie. Nie molestuj mnie. A kiedy ja już ponoszę koszta finansowe i kiedy podaję rozwiązanie, to już jest nie taktem lansować swoje myśli i swoje plany. To już brak wychowania. To ja już z miłości robię to dla ciebie, a ty później katujesz, ile możesz. Idźcie więc. Wcześniej to Marta zgodziła się z Marią, że wszystko to, co jest ustalone, tak będzie. Pan Jezus przy wjeździe chciał być sam. Zniszczyliby wszystko. Zawsze mieliby najbliżsi swoje 5. To ten dałby się napić mu, ten kanapkę. To tak jak w Częstowie mówię: kobiety, ja będę tu 11-12 godzin cały czas dla tego ludu.
nie daj mi picia, zmiłuj się. Jak przyniesiesz ubikację, to ja to zrobię to. Ty nie przekonasz. Butelka za butelką. Chcesz odejść, lud cię woła, niechże ksiądz nie odchodzi. A ja pękam, a ta dalej donosi i daje. Wiecie, co to jest terroryzm? Zmiłuj się. Chcę 12 godzin wytrzymać, by być do dyspozycji ludzi. Co za ślepota. Dlatego Pan Jezus tak to wszystko ustawia perfekcyjnie. Idźcie więc, widzicie? Na drogach panuje już ożywienie. Apostołowie dołączą do mnie. Pan Jezus wcześniej dał znak słuchaczom, że tam się spotkają. Ludzie wiedzieli, zapowiedział to wydarzenie. To nie jest takie przez aniołów powiadomione. Przypominam, jest to zwykły dzień. To jest po szabacie. Ten wjazd, więc to ludzie zjeżdżają na uroczystość Paschy. Apostołowie dołączą do mnie. Idźcie. Pokój z wami. Poślę po was w godzinach, kiedy uznam za właściwe. Żegnaj, mamo. Trwaj w pokoju. Bóg jest z nami. Całuję ją i odprowadza. Uczennice bez zwlekania odchodzą od Pana Jezusa. 10 apostołów dochodzi do Jezusa. Wyprawiłeś je przodem? Tak, zobaczył moje przejście z jednego domu. Z jakiego domu? To pyta? Oczywiście Iskariota. Ech, takie liczne są już zaprzyjaźnione domy, mówi Filip. Nie z domu, a na Ali? Pyta z naciskiem Iskariota. Tak wielu się jeszcze kręci koło mnie wścibskich. Zadają bez przerwy pytania. Chcą każdy szczegół znać. Poczytajcie o tym potworze, czemu on to wszystko chce wiedzieć. Jezus zaprzecza i udaje się w kierunku Betfage, znajdującego się nie w niedalekiej odległości, bo o tym tej bramy stamtąd zapowiadał Pan Jezus uroczysty wjazd. Znajduje się całkiem blisko, gdy powraca dwóch uczniów wysłanych po oślice z oślątkiem. Wołają: znaleźliśmy, jak powiedziałeś, bylibyśmy ci przyprowadzili zwierzęta, jednak ich właściciel chciał je oczyścić, przyodziać najpiękniejszymi okryciami, aby ci okazać cześć. A uczniowie przyłączyli do ludzi, którzy, aby cię uczcić, spędzili noc na drogach Betanii. Chcą mieć zaszczyt przeprowadzenia ci ich, więc przystaliśmy na to. Wydawało mi się, że ich miłość zasługuje na nagrodę. Czyli tłumy już leżą całą noc na drodze z Betanii, gdzie mamy tu Ewangelię, to wszystko rozumiemy na 6 dni przed Paschą. Tu jeszcze dopowiem, bo nie wiem, tu nie natrafiłem, to tylko wiem od moich współpracowników, że Pan Jezus kazał Matce Bożej z Nazaretu przysłać na ten wjazd najpiękniejszą szatę, którą Matka mu przygotowała. Najpiękniejszy strój, najpiękniejszą tunikę. To nie jechał Pan Jezus byle jakim odzieniem.
my tylko funkcjonujemy w tym świecie, że nie mamy odciętnego stroju na niedzielę dla Boga, dla chwały, mamy wszystko równo. Dla nas niedziela, tydzień to to samo. Jeszcze za moich czasów mieliśmy spodnie kościółkowe, buty kościółkowe, koszule kościółkowe, one były tylko w niedzielę ubierane. Jaka w tym była miłość do Boga. Dobrze uczyniliście, chodźmy naprzód w oczekiwaniu na nich, mówi Pan Jezus. Czy uczniowie są liczni? Dopytuje się Bartłomiej o mnóstwo. Nie udaje się przejść drogami Betfage. Powiedziałem więc Izaakowi, by przyprowadził osła do Kleonta, wytwórcy serów. Odpowiada Tomasz, dobrze zrobiłeś. Chodźmy w stronę tamtych zniesień, poczekajmy nieco w cieniu drzew. Pan Jezus wskazuje miejsce. Oczywiście zaraz tu jeden zabiera głos, który zawsze wszystko wie. Ależ oddalamy się, mijasz Betfagę, obchodząc ją tyłem, krzyczy Iskariota. Pan Jezus mu mówi bardzo konkretnie. A jeśli chcę to uczynić, któż może mi przeszkodzić? Czyż już jestem więźniem, abym nie mógł chodzić tam, gdzie chcę? Komuś spieszno może, żebym nim był, lub lęka się ktoś, bym nie umknął przed ujęciem, a gdybym uznał za słuszne oddalenie się do miejsc bezpieczniejszych, czy ktoś mógłby mi w tym przeszkodzić? Jezus przeszywa spojrzeniem zdrajcę, który już nie odzywa się i z ramionami, jakby chciał powiedzieć, rób, co ci się podoba. Rzeczywiście idą z powrotem do małej wioski, można by rzec, że jest to przedmieście miasta, bo od strony zachodniej jest mało od niego oddalona, stanowiąc już część wzniesień Ogrodu Oliwnego, który wieńczy Jerozolimę od strony wschodniej. Jezus siada na cichej zieleni. I pogrąża się w myślach, potem wstaje, idzie na szczyt zniesienia. I tu w tym miejscu ma ten słynny płacz Pana Jezusa nad Jerozolimą. Ze wzgórza pod Jerozolimy Jezus patrzy na miasto. Potem wstaje, opuszcza zadrzewione miejsce, w którym siedział, idzie na szczyt zniesienia. Jezus jednak nie modli się, bardzo długo patrzy na miasto, na wysokie jego dzielnice, na wysokie budowle, na wszystkie jego osobliwości. Czasem zatrzymywał na długo wzrok na tym lub innym szczególe, czasem zaś patrzył z mniejszą uwagą, potem zaczyna płakać. Bez łkania, cicho. Łzy napełniają oczy, potem płyną, toczą się po policzkach, spadają na ziemię. Łzy ciche i tak smutne, jak łzy tego, kto wie, że musi płakać sam, nie mając nadziei na pociechę ani na czyjekolwiek zrozumienie z powodu boleści, która nie może być zniesiona, która musi być wycierpiana do końca. Brat Jana z powodu zajmowanego miejsca pierwszy zauważa te łzy i mówi innym, którzy spoglądają na siebie zaskoczeni. Nikt z nas nie
uczynił nic złego, mówi ktoś. Inne, tłum również nas nie znieważył. Nie ma nikogo, kto by był mu wrogiem. Dlaczego więc płacze? Pyta najstarszy ze wszystkich. Piotr i Jan stają razem, podchodzą do nauczyciela. Myślą, że jedna rzecz, jaką mogą uczynić, to dać mu odczuć, że go kochają i zapytać go, co mu jest. Nauczycielu, płaczesz? Pyta Jan, kładąc swoją jasną głowę na ramieniu Jezusa, który przewyższa go o głowę. A Piotr, obejmując go w pasie, niemal odwracając ku sobie, by go przyciągnąć, mówi, coś sprawia ci cierpienie, Jezu? Powiedz nam tym, którzy cię kochamy. Jezus opiera policzek o jasną głowę Jana, otacza ramieniem Piotra. Pozostają tak objęci wszyscy trzej w pozie wyrażającej miłość. Łzy jednak nie przestają płynąć. Jan, który czuje, że spadają mu na włosy, pyta znowu, dlaczego pytasz, mój nauczycielu? Być może przysporzyliśmy ci smutek? Inni apostołowie przyłączyli się do miłującej grupy i czekają z niepokojem na odpowiedź. Nie, mówi Jezus, nie wy. Wy jesteście dla mnie przyjaciółmi, a przyjaźń, jeśli jest szczera, jest balsamem i uśmiechem, nigdy łzą. Chciałbym, abyście zawsze pozostali moimi przyjaciółmi. Teraz, gdy wejdziemy w zepsucie, które fermentuje i niszczy tego, kto nie ma zdecydowanego pragnienia pozostać uczciwym? Dokąd idziemy, nauczycielu? Nie do Jerozolimy. Tłum pozdrowił cię już radośnie. Chcesz ich zawieść? Pójdziemy już do Samarii dla jakiegoś cudu, właśnie teraz, gdy Pascha jest tak bliska. Pytania padają równocześnie z wielu miejsc. Jezus podnosi ręce, nakazuje ciszę, a potem wskazuje prawą rękę miasto gestem siewcy rzucającego przed sobą ziarna i mówi: to miasto jest zepsuciem. Wchodzimy do Jerozolimy, wchodzimy tam i tylko Najwyższy wie, jak bardzo chciałbym ją uświęcić, wznosząc tu świętość, przychodząc z niebios. Ponownie uświęcić tę, która powinna być miastem świętym. Jednak nie będę potrafił tego uczynić. Jest zepsuta i zepsutą pozostanie. Przez kilka wieków później miejsce świątyni będzie wysypiskiem śmieci, odchodów wszystkiego gnoju wyrzucanego z miasta. Jest zepsuta Jerozolima i zepsutą pozostaje. I fale świętości, które wytryskują z żywej świątyni, a które jeszcze bardziej będą wypływać wkrótce aż do pozbawienia jej życia, nie wystarczą dla ocalenia Jerozolimy. Samaria i świat pogański przyjdą do świętego. Na miejscu zwodniczych świątyń wzniosą się świątynie Boga prawdziwego. Serca pogan będą adorować Chrystusa, ale ten lud, to miasto będzie mu zawsze wrogie. Jego nienawiść doprowadzi do największego grzechu, czyli bogobójstwa. Tu dopowiadam. To ma się wydarzyć, ale biada tym, którzy będą narzędziami tej zbrodni. Biada. Jezus patrzy uważnie na Judasza, który stoi prawie przed nim. Judasz nagle mówi: to tam się nigdy nie przydarzy. Jesteśmy twoimi apostołami, wierzymy w ciebie, gotowi jesteśmy umrzeć za ciebie.
kłamie Judasz bezstydnie i wytrzymuje spojrzenie Jezusa bez zmieszania. Inni dołączają do protestu, Jezus przede wszystkim unikając dawania odpowiedzi samemu Judaszowi. Oby zechciało niebo, żebyście tacy byli, ale jest was jeszcze wielka słabość i pokusa, mogłaby uczynić was podobnymi do tych, którzy mnie nienawidzą. Za 4 dni w ogrodzie Getsemani wszyscy uznają go apostołowie za wariata. Ty zwodzicielu, tyś nas oszukał. Coś nieprawdopodobnego. Szatan wie, że wkrótce zostanie pokonany i chce zemścić się, odrywając was ode mnie. Szatan jest wokół nas wszystkich, przy mnie, aby przeszkodzić mi w spełnieniu woli Ojca i wypełnieniu mojego posłannictwa. Przy was, ażeby uczynić was sługami swoimi. Czuwajcie. Pośród tych murów szatan porwie tego, kto nie będzie chciał być mocny. Tego, dla którego przekleństwem będzie fakt, że został wybrany, gdyż nadał temu wyborowi ludzki cel. To wszystko dotyczy Judasza. Wybrałem was dla Królestwa Niebieskiego, a nie dla Królestwa Świata. Pamiętajcie o tym. To nierozumienie tych dwóch rzeczywistości trwa do dzisiaj w Kościele. Większość ludzi Kościoła, tych rządzących i tych, którzy do Kościoła świeckich należą, są przekonani, że są wybrani dla Królestwa tego świata. Dbają o punkty, starają się zachować pozory, czystość, mistrzowsko grają. Bóg przychodzi i śmierć jest równa dla wszystkich. Każdy z nas musi odejść, tak jak dziś odszedł ksiądz Aleksander. I Bóg nas będzie rozliczał tylko z tego, co zrobiliśmy dla Królestwa Niebieskiego. Bóg wybrał nas dla Królestwa Niebieskiego. A ty miasto, które pragniesz swej ruiny, nad którą płacze, widzisz, że twój Chrystus modli się o twoje ocalenie. O gdybyś przynajmniej w tej godzinie, która ci pozostaje, umiało ujrzeć tego, który był twoim pokojem. Rzymianie zburzą mury, to co dziś w Jerozolimie, to jest Sulejman Wielki, XVI wiek, a to mógł się mylić, odbudował. Dzisiejsze mury jerozolimskie to nie są mury rzymskie, te co były. Rzymianie wszystko zrównają. Pan Jezus zapowiada ruinę tego miasta. Gdybyś przynajmniej zrozumiało w tej godzinie miłość, która przechodzi pośród ciebie i gdybyś rzuciło z siebie nienawiść, która cię zaślepia i doprowadza do szaleństwa, czyniąc okrutnym dla siebie samego i dla twojego dobra. Ale nadejdzie dzień, kiedy przypomniesz sobie tę chwilę, zbyt późno będzie wtedy na płacz i na żal. Miłość zejdzie i zniknie z twoich ulic, a pozostanie nienawiść, którąś wołało. Chrześcijanie przed oblężeniem rzymskim posłuchają rady Pana Jezusa i uciekną z Jerozolimy. Żydzi zostaną. Wtedy wspomną sobie to wydarzenie. Przypominam, wszyscy będą sprzedawani w niewolę za 30 denarów, 30 srebrników.
Zobaczysz, jak padają Twoje dzieci od broni i głodu. Te, które przeżyją, zostaną wzięte do niewoli i wzgardzone i będziesz błagał o miłosierdzie, jednak nie znajdziesz go już, boś nie chciało poznać swego Zbawiciela. Płaczę, przyjaciele, bo mam serce człowieka i ruina ojczyzny wyciska mi łzy. Jednak spełnia się to, co jest słuszne, gdyż zepsucie przekracza w tych murach wszelkie granice i ściąga karę Bożą. Biada obywatelom będącym przyczyną nieszczęścia ojczyzny. Biada przywódcom, którzy są jego główną przyczyną. Biada tym, którzy powinni być święci, aby doprowadzić innych do uczciwości, a tymczasem znieważają dom swej posługi i samych siebie. Przyjdźcie. W przeciwnym razie na nic nie zda się moje działanie. Sprawimy, że światło zabłyśnie jeszcze raz pośród ciemności. Jutro pokażę Wam tą scenę, że Pan Jezus powiedział. Jeszcze raz sprawimy, że światłość zajaśnieje pośród ciemności. Ten uroczysty wjazd do Jerozolimy będzie już ostatnią szansą daną Jerozolimie na nawrócenie się. Dramat tego tłumu przemieni się później w dramat, radość tego tłumu przemieni się w dramat Wielkiego Piątku. Tak jak entuzjastycznie przy uroczystym wjeździe witają Zbawiciela, tak radośnie i z nienawiścią będą go skazywali przykpinam na śmierć. Amen.